Moim Państwa gościem jest Franciszek Widnic, kapelmistrz Orkiestry Miejskiej Cieszynianka. Na samym początku chciałem się przywitać z Cieszyniakami, bo my jesteśmy Orkiestrą Miejską Cieszyna, dlatego więc witam wszystkie Cieszynianki i wszystkich Cieszyniaków. Witam i pozdrawiam. Spotykamy się w tym ważnym roku dla Cieszynianki, bo obchodzicie dziesięciolecie. Mówimy tutaj oczywiście o tej Orkiestrze Miejskiej Cieszynianka. Tak, w 2011 roku dzięki burmistrzowi Fickowi i panu Piotrowi Gruchelowi, który był wtedy szefem Wydziału Kultury w Urzędzie Miasta, Orkiestra Cieszynianka, bo nazwa już istniała parę lat wcześniej, ale Orkiestra Cieszynianka została przemianowana na Orkiestrę Miejską Cieszynianka. I od tegoż też momentu zaczęliśmy używać nazwy. Musieliśmy uzyskać zgodę na logo Cieszyna. Taką zgodę utrzymaliśmy. No i od tego momentu orkiestra nazywa się Miejska Orkiestra Dęta Cieszynianka. No i od tego momentu też Was nie brakuje, jeżeli chodzi o różnego rodzaju miejskie wydarzenia. Wy jesteście, zawsze jesteście, można powiedzieć. I zawsze oczywiście jest to wysoki poziom Waszych występów. No my się z tego cieszymy, że władze miasta aprobują nasz poziom, że zawsze na tych imprezach, które jest dokładnie tych imprez 5, które co roku się odbywają i orkiestra no, zawsze uczestniczy w obchodach tych rocznic, czy tego święta Trzech Braci. No i z tego cieszymy się, że miasto to aprobuje, a my też jesteśmy z tego zadowoleni. No właśnie, panie Franciszku, dziesięciolecie to zobowiązuje. Jak te 10 lat minęło? Co się działo w tym czasie w Cieszyniance? Jak Cieszynianka się zmieniła? No wie pani co, dla przeciętnego słuchacza to może nie jest takie słyszalne, natomiast dla kapelmistrza, który przejął tą orkiestrę 10 lat temu, zmieniło się bardzo dużo. Powiem szczerze, że nawet muzycy na samym początku do tych moich pomysłów, bo ja już przed Cieszynianką prowadziłem orkiestrę KWK Morcinek też przez 10 lat, no dosyć sceptycznie podchodzili do tych moich pomysłów, nowego repertuaru przede wszystkim, nowocześniejszego repertuaru, ale udało się poprzez wspólny kompromis. No i dzisiaj mogę powiedzieć, że naprawdę jeżeli orkiestra już wszystko wyćwiczy na takim poziomie, który mnie satysfakcjonuje, to jest to naprawdę miłe dla ucha. Czyli wprowadził pan pewne zmiany w tym repertuarze, unowocześnił pan ten repertuar. Może nam pan coś więcej zdradzić? Wie pani co, powiem szczerze, na samym początku takim moim marzeniem, bo jak powtarzam, przyszedłem z KWK Morcinek, miałem również w orkiestrze, co się nazywa tak zwany wokal, czyli śpiewaków. Było ich tylko dwóch, była pani i pan. No i moim marzeniem było wprowadzić również do Cieszynianki wokal. Powiem szczerze, szło to jak po grudzie, ale udało się i powiem z taką satysfakcją, że mamy na dzisiaj 6 wokalistów. Ja jestem takim skromnym 7. Także jest naprawdę, zapraszamy Cieszyniaków na obchody tegoż dziesięciolecia. To jest ostatnia niedziela sierpnia. O ile nic się nie stanie. Oczywiście, o ile pandemia pozwoli, ale macie już pewnie jakiś szkielet, jakieś plany, jak te obchody będą wyglądały, jeżeli oczywiście będzie można świętować ten jubileusz. Jak to będzie wyglądało, zdradzi nam pan? My się przygotowujemy tylko do koncertu. Koncert będzie naprawdę, będzie czego posłuchać. To już mogę dzisiaj powiedzieć, że będzie czego posłuchać. Natomiast czy będą jakieś dodatkowe obchody, świętowanie, nie wiem, naprawdę nie wiem. No ale koncert będzie i to najważniejsze, my na ten koncert czekamy. Co tam z nowości usłyszymy? No ten wokal przede wszystkim, tak? To tutaj jeszcze podrążę temat, bo macie tutaj panie wokalistki też z czeskiej strony, tak? Pan tutaj w rozmowie jeszcze przed nagraniem zwrócił uwagę na to. Mogę powiedzieć tak, że w jednym ze świąt Trzech Braci nie zagraliśmy
ani jednego utworu z repertuaru tych czeskich orkiestr, czyli tak zwane czeskie polki. I powiem szczerze, wpłynęły, tak jak sobie przypominam, jedno pismo i chyba dwa albo trzy telefony do dyrekcji Domu Narodowego z pretensjami, dlaczego Orkiestra Dęta nie zagrała na Święcie Trzech Braci jakiejkolwiek polki czeskiej. Ja jestem, że tak powiem, troszeczkę wychowany na tych czeskich polkach, a tak szczerze powiedziawszy na morawskich polkach, morawskim stylu, słowackim stylu. No i od tegoż momentu zacząłem wprowadzać i w tym roku też mamy nowość, którą jeszcze nigdy nie graliśmy. Powiem szczerze, że koncert, który jest przewidziany na godzinę 20, w 85-86% są zupełnie wszystkie nowości. To jeszcze nigdy nie było i jak mówię, jeżeli się nic nie stanie, to będę miał wielką satysfakcję, że to po prostu wszystko odpaliło. No właśnie, ja znowu wracam do tego wokalu. Ten wokal jest ważny, to jest takie, że tak brzydko powiem, fajne, ale chyba takie fajne uzupełnienie całego waszego występu. Dzisiaj, proszę panią, jeżeli orkiestra chce się sprzedać, mówiąc brzydko, no to musi mieć repertuar bardzo urozmaicony, bardzo. Era grania tylko marszy walczyków z 1930 roku powojennych skończyła się. Dzisiaj musimy, i my to mamy też, mamy instrumentalistów, mamy, powiem, w zeszłym roku graliśmy to po raz pierwszy, Czardasza Montiego, który pan dyrektor był szkoły muzycznej, będzie z nami grał. To też jest niebywałe, że z Orkiestrą Dętą Czardasza Montiego też można zagrać, a można zagrać. Mamy w tym roku zupełną nowość, jeżeli oczywiście nam się uda aranż zrobić, utwór na ksylofon solo. Mamy również, jeżeli trębacze dają radę, między innymi kapelmistrz, no to zobaczymy. Mamy również przewidzianą polkę na dwie trąbki. To są utwory solowe i to jest po prostu już, że tak powiem, obowiązek każdej orkiestry, szanującej się orkiestry dętej, żeby miała w takim repertuarze utwory solowe na orkiestrę. A jeżeli do tego jeszcze dochodzi wokal, no to już jest coś pięknego. A poza tym orkiestra musi się również pokazać sama jako orkiestra. I to też gramy muzykę filmową. Można, panie Franciszku, powiedzieć, że każdy znajdzie coś dla siebie, słuchając was? Absolutnie tak, absolutnie tak. Takie perełki, ja tutaj wprowadzam między innymi w tym roku też zupełna nowość. Jest taki kompozytor Franciszek Manias z Morawy, który napisał taką suitę tańców morawskich. No naprawdę przepiękne utwory, ale też strasznie trudne. I myśmy sobie pozwolili, w zeszłym roku graliśmy taniec słowacki numer 5, a w tym roku gramy taniec słowacki numer 4. W tym roku gramy też po raz pierwszy utwór, który jeszcze nigdy nie grała ta orkiestra, taniec szablami Arama Haczaturiana. Także naprawdę proszę mi wierzyć i zapraszam serdecznie wszystkich cieszyniaków. Naprawdę warto przyjść na ten koncert. Będzie się działo, ale jeszcze na koniec, panie Franciszku, troszeczkę o was, o Cieszyniance. Jak to wygląda na chwilę obecną? Ilu macie członków? Czy jakiś jest nabór? Czy można do was dołączyć? Wie pani co, ja jestem wychowany na mnogości instrumentalistów. I jeżeli orkiestra ma 11 osób, to ja jestem zawsze taki sceptyczny do tego, a ta orkiestra na początku, jak tutaj przyszedłem, no tak w takim składzie 11-13 osób było i ciągle się starałem, żeby ten skład powiększać. I na dzień dzisiejszy z wokalistami, no to jest 28-29 osób, czyli samej orkiestry powiedzmy 21-22 osoby. Gdyby od jutra przyszła kolejna 20, ja bym ich wszystkich zabrał. Pan by ich wszystkich chętnie przygarnął, a to są osoby młodsze, starsze? Wie pani co, no jest spora grupa jeszcze tych osób, które grają od samego początku w tej Cieszyniance, ale też muszę powiedzieć, że to grono tych młodych osób się powiększa. Absolwenci szkoły muzycznej, może nie średniej szkoły, bo ci uczniowie praktycznie nie mają czasu, więc nie mają szans uczestniczyć w takich próbach, ale jest też spora grupa, która skończyła pierwszy stopień, 2 lata średniej szkoły muzycznej, no i po prostu uczęszczają na próby i
chodzą na próby i grają z nami. Pewnie na początku no, jest jakiś egzamin wstępny, czy jak to wygląda, czy jakieś przesłuchania, no chyba nie każdy może tak po prostu zasilić tutaj szeregi cieszynianki. Wie Państwo, jak ja pamiętam, jak na początku kiedyś wstępowałem czy do orkiestry Pogwizdowianka, czy do orkiestry Celmy, no to zagraj tam coś, zagraj tam coś. I teraz też to tak wygląda? Nie, u mnie tak to nie wygląda. Usiądź za pulpit, rozegraj się i pokaż, co umiesz. To jest egzamin. A ja słyszałam, że Pan to jest takim ostrym nauczycielem. Czy tak jest? Pan się uśmiecha? Jest tak? Trzeba wymagać, tak? Wie Państwo, może słowo ostry to może tak zbyt szorstko powiedziane, ale staram się być po prostu wymagającym, bo to dzisiaj, to się opłaca. Nie, że ja po prostu chcę się na kimś zemścić, czy komuś pokazać, że ja tutaj rządzę, bo ja nie rządzę. Ja jestem tutaj przez Urząd Miasta czy Dom Narodowy powołany, ja mam tę orkiestrę prowadzić, natomiast to się później wszystko okazuje w trakcie koncertów. Jeżeli ja będę niewymagający i będzie tak zwana fucha, brzydko mówiąc, no to publika powie, no wie pan co, no pan się tam jednak na to stanowisko nie nadaje. A jest pan zadowolony z cieszynianki? No pewnie powie pan, że tak, no bo jakby inaczej można było odpowiedzieć na to pytanie, ale jesteście w takim dobrym miejscu? Wie pani co, zawsze by można było coś poprawić, zawsze. Ale dzisiaj, zwłaszcza dzisiaj, mamy bardzo ciężkie czasy. My się na dzień dzisiejszy, no taką mam cichą nadzieję, że po koncercie nie padnie słowo, że rozwiązujemy orkiestrę ze względów pandemicznych, czy ze względów braków finansowych i tak dalej. Ale my mamy sygnały, że nie takie orkiestry jak Cieszynianka już na dzień dzisiejszy nie istnieją ze względów właśnie pandemicznych, a to się wiąże właśnie ze względów finansowych. No właśnie, jak wy sobie radzicie? Wie pani co, to jest wszystko w rękach Urzędu Miasta. My tutaj musimy zaaprobować to, co mamy. Zawsze siadamy do rozmów i to, cośmy ustalili na początku z Urzędem Miasta i z dyrektorem Domu Narodowego, jest dotrzymywane. My się staramy wszystko dotrzymać w 100%. No a miasto robi wszystko, żeby też to po prostu szło ku dobremu. W tym roku świętujemy, przed nami ważny koncert. Miejmy nadzieję, że wszystko się uda zorganizować i pandemia pozwoli na zorganizowanie tego koncertu. Czego wam w takim razie życzyć? Jak najwięcej czystych dźwięków. No i tego wam w takim razie życzę, jak najwięcej tych czystych dźwięków, panie Franciszku. Moim i państwa gościem był Franciszek Widnic.